Z grzechotkami, butelkami wypełnionymi drobnymi, gwizdkami i trąbkami, byle głośniej, byle donośniej, pielęgniarki ze związkowcami na ulicach Warszawy. Następuje taka totalna degradacja naszego środowiska, my się z tym nie zgadzamy. Żadne, praktycznie naszych problemów nie są rozwiązywane i z tego powodu jest ten protest i manifestacja. Protestują, bo czują się przez rząd Donalda Tuska ignorowane. Mają już dosyć obietnic, z których nic nie wynika. Podczas czwartkowego spotkania z premierem i ministrem zdrowia znów usłyszały, że będą wcielone w życie konkretne działania, które rozwiążą problem tej grupy zawodowej. Tyle, że to samo słyszały już w marcu. Pan minister Schulz, jeszcze wtedy jako wiceminister zdrowia, obiecał, że będzie do końca czerwca. Teraz pan minister Arłukowicz obiecuje do końca grudnia. Ja nie jestem pewna, czy nie usłyszymy jeszcze następny czerwiec i następny grudzień, także konieczność była. Na wezwanie Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych do stolicy przyjechało kilka tysięcy kobiet z całego kraju. Niektóre, aby tutaj być, musiały wyjechać jeszcze przed świtem, albo nawet poprzedniego dnia, ale żadna z pielęgniarek tego nie żałuje. Mówią, że od poprzedniej tak dużej manifestacji w Warszawie minęło 5 lat. Same się sobie dziwią, że wytrzymały aż tak długo. Uznałyśmy za stosowne, żeby przyjść tutaj i zamanifestować, żeby rząd się w końcu obudził, bo 4 lata minęły, mają następną kadencję, więc jest czas chyba, żeby cokolwiek w tym środowisku pielęgniarskim zmienić. Wśród protestujących dominuje strach przed komercjalizacją placówek ochrony zdrowia. Zresztą kobiety, które reprezentują szpitale już przekształcone, udowadniają, że to wcale nie jest lek na całe zło kolejących publicznych ośrodków. Pacjenci nie mają wyżywienia, mają tylko na śniadanie 3 kromki chleba z margaryną i na obiad zupę. Owszem, istnieje możliwość w bezpłatnej służbie zdrowia dokupić sobie obiad i kolację. Są duże braki pościeli, pacjenci mają sytuację ciężką. Pielęgniarki zdają sobie sprawę z tego, że pacjenci narzekają na opiekę, że siostry często są zmęczone, że po jednym dyżurze idą od razu na drugi do innego szpitala. Z jednej pensji nie jesteśmy w stanie się utrzymać i z jednej pensji nie możemy wyżyć. Jest nam po prostu ciężko, a żeby na przykład żyć na jakiejś stopie i żeby można sobie było pozwolić na godziwe życie, tak jak każdy podejrzewam w Polsce chce sobie żyć, no to po prostu muszą pielęgniarki pracować na 2, a nieraz i na 3 etaty. Takiej przyszłości nie chcą młode dziewczyny, których do zawodu pielęgniarki przychodzi coraz mniej. Albo przychodzą tylko po to, żeby nauczyć się zawodu, języka obcego i czym prędzej wyjechać za granicę. To duży problem, szczególnie szpitali klinicznych. Te koleżanki, które jeżdżą na rok, przedłużają sobie kontrakty i po prostu nie wracają do Polski. Ściągają całe rodziny, bo i socjalne sprawy i rodzinne mogą tam założyć rodzinę i godnie żyć. Nie można mieć żalu do nich. Każdy jest Unia Europejska, jesteśmy wolnymi ludźmi, więc mamy prawo wyjeżdżać, tak jak każdy obywatel Polski, więc trudno nawet mieć o to pretensje. Trudno mieć pretensje i trudno się dziwić. Pielęgniarkom coraz trudniej o satysfakcję ze swojej pracy. Pomagam, jestem z ludźmi, jestem dla nich, dla ich potrzeb. Często może kosztem swego zdrowia, ale to jakoś takie, mówimy czasami, że my już jesteśmy trochę chore w tym względzie, że my najpierw myślimy o naszych pacjentach, a dopiero potem o sobie. Myślałam, że będzie w porządku, że dobry zawód wybrałam, że będzie dobrze płatny. I po tych 21 latach to jest rozczarowanie? No, jest rozczarowanie. O finanse, jeżeli chodzi o pobory, to tak, to była zła droga, bo praca mi się nadal podoba. W tej chwili bym nie zamieniła jej na żadną inną, bo mam wykształcenie w tym kierunku, mam doświadczenie, jestem fachowcem, no ale zarobki są jednak bardzo niskie. My nie chcemy zarabiać tyle samo, co lekarze, ale uważamy, że 10-krotna różnica w pensjach naszych to jest przesada. My po prostu nie zarabiamy nawet godnie, tak? Starcza nam od 30 do 1. To znaczy się 30 opłaty robimy, a 1 już nie mamy pieniędzy. Proszę Państwa. Marsz pielęgniarek i położnych wielu mieszkańców Warszawy zirytował, bo z jego powodu zamknięto główne ulice w centrum miasta. Ja się cieszę, jak obywatele tak spontanicznie reagują. Wielu to jednak rozumiało. W końcu każdy jest albo kiedyś będzie pacjentem. Przemarsz pod kancelarię premiera trwa prawie 2 godziny. To okazja do tego, aby opowiedzieć, jak źle jest z polską ochroną zdrowia. Przykłady można mnożyć. W połączonym szpitalu 2 oddziałów interny i kardiologii pielęgniarka na nocy na 62 pacjentów. Wszystkiego najlepszego, panie właścicielu tej spółki. Wszystkiego najlepszego.
Z siostrami i ratownikami medycznymi ramię w ramię maszerują związkowcy z sierpnia 80. W sposób symboliczny chcą pokazać, że zaniedbania w służbie zdrowia to grzech każdej władzy ostatnich kilkunastu lat w Polsce. Kolejne rządy doprowadziły do tego, że system ochrony zdrowia jest fikcją. Ja nie chcę być leczony przez lekarza, który pracuje przez 24 godziny na dobę i przez pielęgniarkę, która słania się na nogach. To wszystko uderza w moje bezpieczeństwo, w bezpieczeństwo mojej rodziny, moich dzieci i w związku z tym muszę protestować. Trasa przemarszu prowadzi przed kancelarię premiera. To tutaj 5 lat temu pielęgniarki zorganizowały Białe Miasteczko, w którym protestowały przez blisko miesiąc. Od tego czasu zmienił się premier, rząd i kilku ministrów zdrowia. Tym razem miasteczko miało być tylko symboliczne, tym bardziej, że premiera w dniu manifestacji w kraju nie było. Każda z pielęgniarek chciałaby jednak się z nim spotkać i powiedzieć mu coś od siebie. Że ochrona zdrowia nie jest dobrym punktem tego rządu. Że chciałabym polepszyć sobie warunki pracy. Żeby przeżył za te pieniądze, które my zarabiamy. Jeden miesiąc. Delegacja manifestujących związków zawodowych złożyła w kancelarii premiera list. Pracownicy ochrony zdrowia, mówiąc w nim, że zdrowie nie jest towarem, alarmują, że komercjalizacja publicznych placówek w konsekwencji oznacza ich prywatyzację, a to z kolei doprowadza do sytuacji, w której usługi medyczne świadczone przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej stają się coraz bardziej ograniczone. Zyskują na tym tylko placówki prywatne, które proponują pacjentom te same usługi, ale już odpłatnie. W tym samym dokumencie czytamy także, że protestujący nie zgadzają się m.in. na wyprzedaż majątku publicznego, bezrobocie i wyzysk pracowników. Nie dają także przyzwolenia na pracę ponad normę i pozorny dialog, jaki proponuje pielęgniarkom władza. Ten ostatni punkt zabrzmiał bardzo wymownie, kiedy delegacja wyszła z budynku kancelarii. Dzień wcześniej widzieli się przecież z premierem. Zaznaczyli, że list chcą złożyć oficjalnie. Mimo, że nie przyszli niezapowiedziani, potraktowano ich jak nieproszonych gości. Rozumiemy, że kultura tego urzędu jest przyjmowania gości w progu. Pan minister powiedział, że jak chcemy dalej rozmawiać, to mamy jechać na Miodową. No jesteśmy zaskoczeni. Po raz pierwszy spotkałem się z tego typu przyjęciem w tym urzędzie, a nie jestem tu po raz pierwszy. To oznacza tylko jedno, że wczorajszy ukłon pana premiera tak naprawdę niewiele znaczył. Siostry zapowiedziały, że ta manifestacja na pewno nie jest ich ostatnim słowem. Przezimujemy, przeszeregujemy szyki. I wrócimy. Zima wasza, ale wiosna nasza, obiecały.